Dzień dobry, zakończyliśmy właśnie roadshow w Gdańsku, natomiast do naszego mobilnego studia zaprosiliśmy pana Marka Ważnego, prezesa firmy Security z Gdańska. Cześć Marku. Cześć, miło mi. Ogólne wrażenia. Bardzo ciekawy roadshow, bardzo ciekawe tematy, cały czas w trendach, które u nas na rynku ochrony wciąż nam towarzyszą, czyli no niestety coraz mniej ochrony fizycznej, pracowników ochrony, coraz więcej techniki, coraz więcej prac, które realizują inżynierzy, a coraz mniej takiej prostej, zwykłej ochrony, dozoru. Technika w dzisiejszych czasach, technika zastępuje zwykłego pracownika, potrafi być bardziej doskonała. Technika nie śpi, technika wymaga jedynie przygotowania pewnego zestawu jakichś systemów, instalacji tych systemów, odpowiedniego nadzoru technicznego, uruchomienia i finalnie za pomocą jednego pracownika, operatora możemy nadzorować dużo, dużo więcej miejsc. No tak, dzisiaj stan branży ochrony jest uwarunkowany szeregiem czynników, są to czynniki zewnętrzne, chociażby związane z rynkiem pracy, z rosnącymi kosztami pracy i po prostu z brakiem dostępności ludzi. Marku, my prezentowaliśmy SafeStar Go, prezentowaliśmy aplikację mobilną jako właściwie cały taki ekosystem. Staraliśmy się pokazać, że to nie jest kolejna aplikacja na rynku security, tylko to jest coś, co jest składnikiem jakiejś większej całości. Pokazywaliśmy również model biznesowy, który będzie miał na celu ułatwienie sprzedaży tego. Jak ty to ocenisz? Po pierwsze chciałem powiedzieć, że myśmy jako firma z Trójmiasta i największa monitorująca firma w Trójmieście, wcześniej przygotowywaliśmy własne aplikacje. Te aplikacje służyły głównie naszym celom, jakiejś komunikacji, centrum monitorowania alarmów, patrole i one były rozwijane wraz z przyrostem ilości kontrahentów, zmianami na rynku. Niemniej jednak to były ciągłe prace od podstaw, często zaczynaliśmy rozwijać oprogramowanie od nowa. W momencie, kiedy trafiłem na Waszą ofertę, stwierdziłem, że to będzie dobry kierunek, że jeżeli moglibyśmy nawiązać współpracę, dlatego że firma zewnętrzna, która dba permanentnie o rozwój, dlatego że współpracuje z wieloma firmami ochrony, może zaoferować coś więcej, stabilniej, bezpieczniej per saldo dla nas, wydaje mi się, że taniej. To miło słyszeć, ale faktycznie dzisiaj jest już taka technologia, ona jest na tyle zaawansowana, że to, co kiedyś było możliwe, to znaczy, że firma ochrony decydowała się na własny rozwój, własnej technologii, własnego software'u, no dzisiaj właściwie to jest albo bardzo drogie, albo też po prostu niewykonalne. My faktycznie to rozwijamy i faktycznie na ten rozwój składają się wszyscy nasi klienci, zarówno na rozwój, jak i na marketing, jak na cyberbezpieczeństwo i tak dalej, no efekt skali. A śledziłeś też prezentację o analityce wideo. Tutaj była mowa o tym, jak tą analitykę wideo wykorzystywać w tych stacjach monitorowania alarmów, żeby z tego jakiś był pożytek. To jest trudny temat, widzę, że się uśmiechasz. Ja też się uśmiałam, bo to nie wszystko jest takie proste. Jaka jest Twoja opinia po obejrzeniu tej prezentacji? Czy ja też się może cofnę historycznie. Myśmy wiele, wiele lat temu, rozpoczynając usługi monitorowania wideo, rozpoczynali od analityki wideo. Nie od czujek na obiektach kamer, tylko analityki. Natomiast ona była tak słabej jakości, tak podatna na alarmy fałszywe, typu nawet
dzień słoneczny, chmura zasłania, słońce odsłania, permanentne alarmy, przyjeżdżają w pobliżu samochody w nocy, zaświetlają tereny, permanentne alarmy. Myśmy bardzo szybko z tego zrezygnowali, my zaczęliśmy zakładać systemy, gdzie kamery były wspierane czujkami dedykowanymi albo barierami podczerwieni na obiektach. Było to oplecione okablowaniem dookoła, często bardzo skomplikowane, wymagające serwisów, bo coś się rozstroiło albo gdzieś śniegi zasypują, albo jakieś rośliny zarastają, urosły, więc też z tym było mnóstwo kłopotu. I stwierdziliśmy, zaczęliśmy szukać różnych rozwiązań na rynku właśnie w kierunku analityki. Te rozwiązania były jeszcze do niedawna tak drogie, że trudne do zaakceptowania dla naszego typowego klienta, ale obecnie w ostatnim czasie, a w zasadzie to kwestia ostatnich tygodni, myśmy we współpracy z firmą CBC Poland zaimplementowali mostek Gantza i już pierwszy został sprzedany do kontrahenta. Z zaawansowaną analizą wideo, wykorzystującą te funkcje i deep learningu, ale również funkcje, które do tej pory były niedostępne, mianowicie czy intruz przebywa odpowiednią ilość czasu na obiekcie, czy intruz porusza się z punktu A do punktu B, czy pojawia się samochód na parkingu w miejscu niedozwolonym, przeznaczonym tylko do na przykład podjazdu straży pożarnej. W momencie, kiedy nasz kontrahent usłyszał, że są tego typu możliwości, powiedział, ja nie chcę żadnych czujek na tym obiekcie, ja chcę właśnie tego typu analitykę. I ona została, to sam wiesz, że to są kwestie ostatnich dwóch tygodni, myśmy chyba tydzień temu udało nam się firmware nowy wgrać do mostka, zaimplementować to SafeStarem i mam informację, sam jeszcze nie widziałem jak to działa, ale mam informację, że te klatki wysyłane, to co ja podkreślam, zawsze nam zależało na tym, żeby mieć obraz wideo dokładny z momentu zdarzenia. I mostek umożliwia przesłanie klatek wideo dokładnie z chwili na operatora. Operator dostaje informację, zobacz co się działo w momencie zdarzenia. Tak, tutaj to poruszyłeś się zupełnie, wydawało się błahy, ale bardzo istotny problem, mianowicie taki, że w większości rozwiązań jest tak, że operator, który łączy się w wyniku odebrania sygnału alarmowego, to ta zwłoka między odebraniem tego sygnału a zobaczeniem obrazu live często to jest kilkadziesiąt sekund. Już pomijam kwestie związane z synchronizacją czasu. I on po prostu nie widzi, co wywołało alarm. Dlatego my stosujemy tak zwany prealarm wideo i to tak oprogramowujemy integrację, aby te filmiki pobierać na kilka sekund przed zdarzeniem. No i tutaj akurat ten Gantz bardzo fajnie to robi, dlatego że on daje kilka klatek przed i kilka klatek po i my to w SafeStarze sklejamy w film, bo to, tak, nie film. I to jest fajne. No ale co, no to chyba przyszłość, nie? No, to już stare nie wróci. Stare nie wróci. Osoby pracujące, czyli pracownicy ochrony są w tej chwili tak drodzy, że jeżeli zatrudnimy pracownika w ochronie całodobowej, to koszty są 15-20 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli klient to skalkuluje i może to porównać z kosztem zabezpieczeń technicznych, gdzie powiedzmy na obiekcie może miesięcznie wydawać od pewnie minimum około 1000 zł do 2, 3, 4 w zależności. Czasem jest tak, że firma ochrony robi jednak inwestycję techniczną, czyli sama finansuje i klient spłaca w jakimś czasie, w jakimś dłuższym czasie spłaca tą inwestycję, więc to wtedy raczej te koszty miesięczne przechodzą w granicę kilku tysięcy złotych. Niemniej jednak jest to co najmniej 5 do 10 razy mniej niż ochrona fizyczna. Przy czym w ochronie fizycznej nie ma możliwości udowodnienia, że coś się stało z winy pracownika, bo na przykład pracownik wykonał wszystkie swoje obchody w odpowiednim czasie, ale zdarzenie nastąpiło. Jeżeli nie ma telewizji, to nie wiadomo, jeżeli szkoda wystąpiła. Nie wiadomo kiedy, bo nie jest zarejestrowane.
czy była wina pracownika, wykonał swój obchód, nic nie się nie działo, tak? Ale w międzyczasie szkoda powstała. W przypadku zainstalowania telewizji plus analizy wideo mamy po pierwsze rejestrację zdarzeń, wiemy kiedy coś się zdarzyło. Każda kamera zastępuje parę oczu, tak, które nie powinny spać, jeżeli nie nastąpi jakaś przerwa techniczna albo uszkodzenie techniczne, to nie śpią. Kluczowym natomiast to co tutaj widzimy i co wynika ze spotkań naszych techników z technikami dostawców, jest dość skomplikowane programowanie kamer, tak żeby ta analityka miała szansę wykryć intruza, a równocześnie minimalizować ilość alarmów fałszywych, i to na pewno będzie wymagało raz dużej wiedzy technicznej, i potem doświadczenia, a być może, że w trakcie użytkowania pewnych korekt, jakby powstały jakieś zdarzenia, które nas interesują, analityka nie wychwyciła, lub odwrotnie, wychwytywała pewne zdarzenia. Ciągła analiza i taki upgrading, zwiększanie poziomu bezpieczeństwa poprzez korektę ustawień analityki kamery. No, cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać, bardzo Ci dziękuję. Jakby widzimy się codziennie w boju, czy słyszymy, bo współpracujemy. Wam serdecznie też dziękuję za obejrzenie tej rozmowy. Chcę tylko powiedzieć, że jutro wyjeżdżamy rano z Gdańska. Jedziemy do firmy Taurus, do Torunia. Po drodze tam będziemy rozmawiać z prezesem. Będziemy też oglądać stację monitorowania alarmów. Wieczorem we wtorek jesteśmy w Poznaniu po to, żeby w środę spotkać się z naszymi klientami w Poznaniu i potem w piątek finał w Warszawie. Serdecznie Was zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie są na bieżąco informacje. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Do zobaczenia.